Proszę Państwa, na szczęście się robi coraz cieplej, trochę wilgotniej. To jest szansa, że wirus się będzie mniej szerzył jako tak. I to jest pierwszy argument. Mamy też nadzieję ogromną, wszyscy, którzy zajmują tymi problemami, że wirus, jak wszystkie pokrewne te wirusy, może, pasażując się przez kolejne populacje ludzkie, może zmienić swoją agresywność i charakter. Tak się stało z SARS-em, bardzo pokrewnym wirusem. Nagle zniknął, przestał być patogenny jako taki. I na to liczymy. W niektórych krajach określona populacja przechorowała i to się zaczyna zmniejszać ta liczba, czyli wy umarli ci, którzy mieli umrzeć, to jest tragiczne, co ja mówię, straszne, prawda? Ci, co mieli przeżyć, przeżyli, prawda? Ale byli też do tego leczeni. No i zaczyna się to zmniejszać. Rzeczywiście w tym momencie się wytwarza pewna populacyjna odporność. Jeśli mówicie Państwo, że Włoszech jest 100 tysięcy, to trzeba pomyśleć, że zagadniło się prawie milion osób, prawda? 100 tysięcy, tam 800 tysięcy, prawda? Pozostali bez objawów, przechodzili i już nie transmitują wirusa. Czyli ta szansa przenoszenia się jest zdecydowanie mniejsza. I myślę, że to idzie w tym kierunku. Miesiąc, dwa i to zdecydowanie się zmniejszy. Gorzej, jak wirus niestety, biorę naszym nadzieją, nie ulegnie tym drobnym mutacjom. Wszystkie te wirusy mutują. I dalej będzie agresywny, albo się zmutuje jeszcze bardziej na formę agresywną, która będzie na przykład dotykała ludzi młodych, to w każdą stronę tak może być. Ale raczej nie. Będąc młodym wirusem, pasażując się przez organizmy ludzkie, kolejne populacje, zwykle zmniejsza swoją agresywność. Dotyczy to też wirusów na przykład grypy, choć nie są to takie same wirusy.